Pawłowicza zostało tutaj poprawione i przedłużone do Kazimierza Wielkiego, tak żeby to był cały raz z 20-letnim Marcinkiem. Punkt drugi, ulica Kazimierza Wielkiego od Przeskok do stacji Orlen, zdana niekorzysta, od Alei Kiwiowskiej do numeru 104, czyli tutaj pomiędzy praktycznie pierwszy budynek za Gala do Alei Kiwiowskiej, bardzo duży chodnik, i od ulicy Gala do numeru 112, strona parzysta. Punkt trzeci, ulica, przepraszam, bardzo proszę, punkt trzeci, ulica od Lomorza. Punkt czwarty, Aleja Kijowska od numeru 34 do ulicy Mazowieckiej, strona Parzysta. To jest ten zdewastowany, taki dwufazowy chodnik takiego asfaltu wylanego. Punkt piąty, po prawej stronie, nie po tej stronie co kościół, tylko po drugiej stronie. Po przeciwnej, to on jest taki zniszczony. Do Mazowieckiej. Do Mazowieckiej, tak. Punkt piąty, ulica Podowieckiego, numery 5, 7 oraz strona Parzysta. To jest na przeciwnym kąciku taki bardzo zdewastowany fragment. Cała strona Parzysta, ale przy domach 5 i 7. 6, ulica Chocińska, łącznik między ulicą Chocińską a parkingiem przy szkole. 7, ulica Konarskiego od Chopina do ulicy Lea, strona Parzysta. Punkt 8, zatoka parkingowa przy ulicy Czarnowiejskiej 77. Przed barem Rzaczek wraz z przylegającym chodnikiem oraz ulica Czarnowiejska od Izby Inżynierów do ulicy Miechowskiej. Punkt 9, remont podwórka, ulica Królewska numer 60-70. Paragraf 2. Rada dzielnicy wnioskuje, aby materiał użytym do remontu chodniku na terenie dzielnicy 5 Kowodrza była kostka brutalna do stosowania. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pytanie? Ja, jeśli mogę. Ja nie. Jest bardzo mocno zdewastowana ulica Mazowiecka przy Alei Kijowskiej. W tym miejscu, jak stara policja, budynek policji, dawniej była ta policja. Jest to ciąg taki pieszy do przystanku autobusowego. Tam są wszystkie te płyty klawiszują i tam po prostu jak jest deszcz, to nie można przejść. Dodatkowo bezpośrednio przed dawnym budynkiem policji. Tak, jak najbardziej. Na ulicy Mazowieckiej. Czyli od tego parkingu, tak? Tego przed. To jest naprzeciw Mazowiecka 102 tam do skrzyżowania. Od parkingu, od tego wyjazdu. Tak. Wyjazdu. Do przejścia dla pieszych. Do przejścia dla pieszych Alei Kijowskiej. Tak? Tak. Potem się zgłaszał pan Ryszard Nowotny. Ja mam pierwszą sprawę, mianowicie ten pierwszy ważny punkt ulica Sienkiewicza od placu Inwalidów do ulicy Łobuzowskiej, bo Kazimierza Wielkiego zaczyna się od Powozu. To jest bardzo istotna różnica, żebyśmy tutaj topografii nie byli. To jest pierwsza rzecz. Tak, pierwsza rzecz. Ale ja mam drugą sprawę. Jeżeli robimy stronę parzystą, a moim przekonaniem strona parzysta jest bardzo podobna, jeszcze miejscami w gorszej sytuacji technicznej, od numeru 4. Bo do czwórki chodnik został naprawiony kilka lat temu i dobrze się trzyma. Natomiast od czwórki do 14, nie mówiąc o zagłębieniach, które opisała, Ziki dopisał, że to są takie zagłębienia, tak jakby były 2 metry, to może by robili, ale to jest 2 metra, mniej więcej. Poza tym ten akurat odcinek jest bardzo uczęszczany, bo to jest taki trakt od Parku Krakowskiego przez Plac Inwalidów do ulicy Grodgera, Mazowieckiej i Wrocławskiej. I wydaje mi się, że jeżeli robimy stronę nieparzystą, to te 10 numerów. Ale była mowa, że dopiero w 2014 ta sama parzysta. Tylko tutaj czekają na, ale to nie, no nie ma tutaj na tej liście. Czekają ludzie już kilkanaście lat na ten. Tak, ale to zawsze podpierali się ulicą Sienkiewicza, że zrobią. Były 3 kadencje deklarowane, że zrobione zostanie naprawa chodnika, bo ja myślę, że powinno się zrobić wszystko, ale na to nie stać. Ani nas, ani miasta. Bo tam jest naprawdę bardzo miasto. No, ile czekaliśmy, panie przewodniczący, ile czekaliśmy na Śląsku. No, ale jaka piękna jest. Ale jedna jest. Albo
nie cały, tylko poprawić tą część, bo naprawdę tam są takie miejsca, już pomijając, że są ubytki w płytach, to jest pierwsza rzecz, no i te zagłębienia samolotem wjeżdżają, mniejsze do ilości, 30 cm, mniejsze do ilości, może to sprawdzić. Szanowni Państwo, mam taką propozycję, żebyśmy pierwszy otwierali te wszystkie Państwa propozycje, następnie o nich porozmawiam. Bardzo proszę. Czy, proszę Państwa, bo z tego, co ja się orientuję, to jest jakby uzupełnienie naszej dawnej listy rankingowej, czyli tak, do mniej więcej 4. czy 5. punktu była lista, a reszta są dopisane kolejne wnioski. Tak. Więc ja też chciałem przy okazji zgłosić dwa wnioski, które też często się pojawiały, taki zarzut na dyżurach i przy moich rozmowach z mieszkańcami, że remontujemy mało uczęszczane chodniki, że remontujemy podwórka, a nie zajmujemy się głównymi traktami pieszymi. To czasami jest prawdą, czasami nie. I z tego względu ja chciałem wnioskować też, żeby dopisać jeszcze dwa punkty. Ulicy Nawojki od Alei Kijowskiej w stronę Parzystą do przejścia dla pieszych przy ulicy Budryka. Bo tam szczególnie na wysokości tam więcej w połowie tego odcinka chodnik jest strasznie zdewastowany, a to jest jednak miejsce, gdzie jest ten potok ludzi jest ogromny, bo raz, że studenci, dwa, że uczniowie do szkół. Jest strona Parzysta. Strona Parzysta. Strona Parzysta jest dość dobrym stanem. Mniej uczęszcza. Jest mniej uczęszcza, tak. I tak samo Aleję Kijowską, też od strony, od ulicy Nawojki do ulicy Lea, w stronę Nieparzystą, wzdłuż parku. Też ten chodnik jest straszny tam i też dużo osób tam wychodzi. Do Lea? Do Lea. Ale to jest strasznie drugi odcinek. No są, dlatego, żeby nie bardzo będzie zgadzam się, są drugi odcinek. Podzielić na etapować. To jest strona Nieparzysta. To jest Nieparzysta. Wiem, że to są długie odcinki, dlatego wnioskuję, żeby dopisać je na końcu. Ale to jest naprawdę Nieparzysta, od której Kijowską, to jest od Nawojki do Lea, Nieparzysta to jest po stronie parku. Z tym, że to, tam są pojedyncze płyty takie. Tam można uzupełnić. Wykruszone, także wypadałoby może wymienić tylko niektóre z płyty, bo to nie jest cały pośrodek. Ze środków bieżących moglibyśmy to zrobić. To już tutaj bardzo proszę pan radny Michał. Ja chciałem zgłosić krótki odcinek, ale bardzo uczęszczany. Lea od ulicy Urzędniczej do placu Targowego, strona Parzysta. Tam są płyty stare, już tak będą, jeśli są w ogóle, ciężko nazwać. Tam chodzi bardzo dużo starszych osób i rzeczywiście można sobie... Do ulicy Nowowiejskiej, tak? No, można tak powiedzieć. Bo mówimy o stronie... Parzystej czy nie Parzystej? Parzystej. Czyli jest ta strona, gdzie jest ten słynny kebab. Tak, stronie Kurzonej Kebab, czyli do targu. Do targu, bo ten odcinek od Urzędniczej do targu tam jest tragiczny. A tamtą stroną chodzą bardzo dużo. Tylko ja się zastanawiam... Druga strona jest dobra. Bo też na tym myśleliśmy, że na ostatniej sesji... I tam jest zajeżdżone przez samochody. Opiniowaliśmy za radę miasta ulicę Lea, całą... Ale nie wierzę, że całą przebudowę. To by się na pewno łączyło z chodnikiem. No tak, tylko że to już wnioskujemy o to. Tak, no ale w przypadku kiedy ona zostanie umieszczona w budżecie i nie zostanie z niego usunięta, to będziemy mogli śmiało to wykreślić. Także myślę, że tutaj zagrożenia jakichś kolizji między tymi dwoma zadaniami. Finansowanie tego samego zadania gminnego raczej nie będzie. Bardzo proszę. Ja mam propozycję, żebyśmy tu nie umieszczali nowych zadań rankingowych, tylko żeby Komisja Infrastruktury czy Radni ewentualnie przygotowali się też do takiego zgłaszania, bo to chyba nie na to wchodzi. Żebyśmy tutaj, prawda, poszczególne ulice w tym momencie zgłaszali, bo każdy tutaj nas może zgłosić. To żeby jedna Komisja Infrastruktury przeanalizowała sytuację w dzielnicy, zobaczyła, które ulice są takie najbardziej i w ten sposób może to zrobić. No to tutaj zaczną się dać jeszcze propozycje zgłaszania poszczególnych ulic i lista nam urośnie do 25 czy tam do 20 propozycji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja wiem, że propozycja pana wynika jest bardzo dobra i nie wiem, co państwo sądzicie, żeby te, które zostały zgłoszone teraz, propozycje, żeby to przeanalizowała komisja. Do komisji. I ewentualnie poszerzyli chociaż o dwie pozycje.
poszedłeś ustalić też, na którym miejscu, która to pozycja. I dopiero później... Zrobić taką rezerwową listę. Moglibyśmy spróbować zrobić taką listę rezerwową. Szanowni Państwo, co prawda mamy do 31 października, ale może, że świat się nie zabawi. Jak to zrobimy na sesji listopadowej, możemy ją wcześniej przepraszam, to myślę, że zostawimy w takim kształcie, jak jest, natomiast już tutaj sobie przygotujemy projekt sukcesywnego poszerzenia jej przypadku, bo w tym roku bardzo dużo zostało zrobione, aż 4 pozycje pojawiły się, zostały wykonane. Także przygotujemy sobie kolejną listę 4, tak żeby to mogło w przyszłym roku być. Bo tutaj Sienkiewicza na pewno będzie zrobiona. Tak, Kazimierza Wielkiego też i Odro może chyba tak, to będą kolejne 3. Także może nie ma sensu tego przesuwać na kolejną sesję, tylko to już zostawmy w spokoju, to sobie przygotujmy kolejne, bo one są sukcesywnie realizowane. Przed jakby rozszerzenie, tak? Tutaj byśmy już mieli, można to też w ten sposób zrobić. Ja chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć taki temat związany z wnioskami, które spływają, że tak powiem, z dzielnicy. Jest ich tutaj trochę. Tam różne, tam czy Kościńska 39, czy jakaś tam Leopolda Stapa 3, ulica między innymi Pracowicka 10. Także, bo to są takie wnioski mieszkańców, które mieszkańcy są bardzo przywiązani z tego względu, że często o nie pytają, dzwonią, co się z tym dzieje i tak dalej. Odpowiedzi są słane, że zostanie umieszczone na liście rankingowej. Także ja bym proponował, żeby te miejsca w jakiś sposób znalazły. Aby mieszkańcy nie byli zawiedzeni, że ich postulaty pozostają bez odzwierciedlenia w uchwale liście rankingowej. Także myślę, że właśnie to byłoby tematem na komisji komunalnej, właśnie żeby rozszerzyć przyjętą dzisiaj uchwałę. I jeszcze ja bym chciał zaproponować autopoprawkę. W kształcie do punktu 4 to jest Aleja Kioska nr 34 do ulicy Mazowieckiej, strona Parzysta i treść poprawki oraz w ciągu ulicy Mazowieckiej od dawnego parkingu policji do Alei Kioskiej. To bardzo proszę. W takim brzmieniu. Proszę. Rozumiem, że jak masz to poprawkę, nie będziemy jej odsłuchać. Przegłosuj. Kto z Państwa jest za taką poprawką, aby w punkcie 4 Aleja Kioska od numeru 34 do ulicy Mazowieckiej, strona Parzysta oraz w ciągu ulicy Mazowieckiej od dawnego parkingu policji do Alei Kioskiej. A także druga w punkcie 1 ulica Sienkiewicza od placu Inwalidów do ulicy Wozowska. Tak, to jest tak i ewentualnie ja tam proponowałem, żeby... Ale to jest na razie jedna poprawka, więc jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z Państwa jest? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. 17 głosów za, wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Bardzo proszę, panie Szardzie. Ja tylko właśnie proponowałem, żeby ewentualnie, bo będziemy znów za jakiś rok robili drugą stronę, żeby rozszerzyć to zadanie o 4 do 14 w tym odcinku. Bo tam jest też fatalny. O punkcie 1. Tak. Tam jest też fatalny odbiór. Ja nie wiem, jak jest pięknie jest na czarnowym. Ja się pojawiła się tutaj na profili. Oj nie. Natomiast nie, te nie, zadania, nie, które tutaj są, czekają od lat. A poza tym się jedzie taką zasadę, że robimy jedną stronę ulicy, chodnik z jednej strony, żeby ludzie mieli gdzie chodzić. Nie, panie Edwardzie, z całym szacunkiem do pana, porównując
przejście Czarnotym odcinkiem, a tą Czarnowiejską, to ja myślę, że tu więcej zdecydowanie. Ale tam pomiędzy... Tam chodzą przede wszystkim młodzi, bo ale te zagieta, pomiędzy Izbą Inżynierów nie wiem, to jest to. Ale nie, pan, jest pan, 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 pan nie mówił czy więcej, czy mniej, tylko nie, mówił właśnie, o jednej stronie. Ja mówię o zasadzie, bo tam też druga strona nie była robiona. A powinna być, bo wygląda głupio. Ale przepraszam, zrobiła Akademia, nawet pan o tym nie wie dzisiaj. Nie zrobiła nic. No, czy wymienili płyty, wszystkie są wymienione. Tak, ale trzeba się przejść. Chyba pan nie chodzi z domu. Ale to jest nieistotne. Tylko ja że jeżeli robimy, to nie ma problemu. Albo może wymienić te naprawdę, tam są niebezpieczne miejsca. Już były przypadki, że się ktoś połamał. No, ale ja mogę krzyczeć. Ja chciałbym tylko przypomnieć o tej zasadzie, żeby jednak nadmiernie nie, a właściwie ja zawsze stoję na stanowisku, że jak się już tutaj coś ustawi, to żeby to było święte, bo później mieszkańcy dzwonią, ja te telefony odbieram. Z takimi pretensjami byliśmy już blisko, a nagle jesteśmy na lokalnym. To jest przypadek, panie przewodniczący, ale to nie zmienia tutaj. Ja nie zmieniam ulicy, tylko poszerzam o pewne elementy. Nie, to też roku została. Natomiast zrobienie z jednej strony. Się przesuwa w czasie. Tutaj bardzo chciałbym zaapelować o to, żebyśmy, dlatego tak ważne jest, żebyśmy z mocnym zastanowieniem tutaj wstawiali tematy, a żeby potem już w tym nie mieszać. Bardzo o to proszę. Także jeśli jest poprawka, to bardzo proszę napisać. Bardzo proszę pan radny Rakowicz. Ja mam zapytanie, bo tu kolega powiedział, że Luisa Lea będzie na następnym roku na szkolnicy. To jest straszny chodnik. Ja wiem, że jest okropny. Chodnik jest tak straszny, że ludzie się wracają, no, jak mnie zobaczą, to lecą do mnie. To wzięcie pod uwagę w sumie krótkiego odcinka wzdłuż Łokietka 1. To jest od... Łokietka 1, tak. Od Cypla, gdzie jest kierowanie z ulicą Fidlena i Wrocławską, tam był fragment Cypel jest zrobiony, to wzdłuż posesji Łokietka 1 do objazdu na posesję Łokietka 3. To jest jeden do 3, tak? Nie. Tylko jeden, tylko Łokietka 1, tak. To jest, ja wiem, może jakieś 40-50 Kerfura chodnika, a tam on jest w ciągu komunikacyjnym od Kerfura w kierunku Mazowieckiej. No i on jest po prostu no, bardzo wymaga to szybkiego. On jest stosunkowo wąski, więc nawet nie bardzo jest jak się tam uciec z tego. Dziękuję bardzo. Dostałem poprawkę na piśmie pana Nowaka. Remont chodnika ulicy Sienkiewicza. Strona korzysta od 14, od 4 do 4. Czyli rozumiem, że to nie jest zamiana tego punktu, który jest, tylko to może remont. Czyli punkt pierwszy by miał brzmieć ulica Sienkiewicza od placu do ulicy Łocowskiej, strona nieparzysta i remont chodnika ulicy Sienkiewicza, strona parzysta od numeru 4 do 14. Kto z Państwa jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Siedem za, siedem przeciw, cztery.
remis, czyli... Składamy ten... Nie ma większości. Znaczy ja jeszcze chciałbym jedną rzecz, ale jest kwestia tego remontu podwórka ulica Królewska 60-70, która była do tej pory na pozycji czwartej, a znalazła się na dziewiątej tej propozycji. W tym czasie od komisji, która przygotowywała ten projekt uchwały, a do dzisiejszego dnia wpłynęło pismo z ekipą w sprawie właśnie zapytania, ponieważ tam był planowany remont instalacji wodnej i jest tam kwestia związana z podziałem jakby zakresu, który ma wykonać wójta w ramach tej wymiany. A to, co miała wykonać dzielnica tego zadania. Także tutaj ja to daję po prostu pod rozwagę dla komisji, że ten temat jakby wróci. Na komisji to przyjemnie. No właśnie. W takim razie, jeśli nie ma więcej zgłoszeń, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie się nastąpiło sami. 18 głosami uchwała została przyjęta.